Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj u kolegi Adama Miśli w miejscowości Fugasówka. Miejscowość to jest położona pomiędzy Zawierciem a Ogrodzieńcem. Tutaj kolega lotuje w oddziale 053 Myszków. Więcej może o tym oddziale, ilu hodowców tutaj lotuje, z kim przychodzi tutaj koledze Adamowi rywalizować i jakie zdobywa sukcesy w lotach gołębi, opowie nam sam kolega Adam. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców, nazywam się Adam Miśla, lotuję w oddziale Myszków. Oddział Myszków liczy około 140 hodowców. Lotuję z Adamem Piwowarczykiem, ze Zbyszkiem Oleksiakiem. Zbyszek Oleksiak w tym roku jest potrójnym mistrzem okręgu. Oddział jest mocny. Przepraszam, jeszcze ja się tak wtrącę, właśnie jak już mówimy o koledze Zbigniewie Oleksiaku, to powiedzmy, że on w kategorii GMP w tym roku ma chyba czwarte albo piąte miejsce w Polsce. W Polsce, tak. Widzimy, że tu jest rywalizacja kolegi Adama w bardzo silnej konkurencji, więc proszę bardzo. Ja lotuję od krótko, no bo od 2007, w 2008 roku zacząłem lecieć dopiero na zegar. No, w pierwszym roku zaraz zrobiłem na młodych mistrza. Później kolejno przez wszystkie lata tam odnosiłem sukcesy. To mistrz, wicemistrz. W okręgu tam się utrzymywałem, powiedzmy, w pierwszej dziesiątce. W tym roku w pierwszej piątce. W tym roku w oddziele tam też zdobyłem kilka mistrzostw. Mam i na młodych, i na starych pierwsze lotniki. Na przykład na starych mam samiczkę, 14 wkładań, 14 konkursów. To jest samiczka, potomek olimpijczyków od Stanisława Czarnego. Jest pierwszą, najlepszą lotniczką oddziału Myszków w tym roku. W ubiegłym roku, 2011, była trzecią najlepszą lotniczką oddziału, znaczy, przepraszam, rejonu Dąbrowa Górnicza. W zeszłym roku miałem też 11969 samiczkę z 9 roku. Była pierwszą, najlepszą lotniczką oddziału. W tym roku na 14 wkładań ma 13 konkursów. Na lotach młodych, oczywiście w tym roku pierwszy najlepszy lotnik oddziału o numerze, to jest Gołąb, oryginał od Marka Czaski, 2022 numer. Pierwszy najlepszy lotnik oddziału. Czyli to było Gołąb z obrączką PL 0264. Tak. Tam gdzie lata Marek Czaska. Tak, to był oryginał. Oczywiście. To był Gołąb, który jest najlepszym lotnikiem oddziału na młode, tak? Tak, dokładnie. Miałem i na też... młode, przepraszam, jeszcze się wtrącę, na mistrzostwo na młode też miałeś w tym roku? Tak, były cztery klasyfikacje. W dwóch klasyfikacjach byłem mistrzem, a w dwóch następnych pierwszym wicemistrzem. I ten wynik z oddziału ci pozwolił w okręgu które miejsce zdobyć? W okręgu, w kategorii A, jestem mistrzem okręgu na młode. Na młode, a powiedzmy jeszcze, jest to okręg... Śląsk Wschód. No, okręg musi liczyć ponad 1000 hodowców. Tak, no. Ale powiedzmy to, żeby koledzy wiedzieli, gdzie ten Myszków jest, że tak powiem, oddział zlokalizowany, do którego przynależy okręgu. Okręg Śląsk Wschód. Mam jeszcze lotniczka w kategorii pierwszy najlepszy lotnik. To są samice roczne. Też jest pierwsza lotniczka moja. PL Olimpijska Obrączka, 11 rok, wiadomo, 422-378. Ta samiczka się wywodzi z linii gołębi od Konrada Wyroby, z linii najlepszego lotnika okręgu Kraków 2009 rok. Przepraszam, bo to jest kolega Konrad Wyroba miał właśnie tego najlepszego... Najlepszego lotnika, tak. 2009 rok to był najlepszy lotnik okręgu Kraków, Samczyk o numerze 4221. Oprócz tych lotników, które wymieniłeś, jeszcze inne gołębie, które posiadasz? Miałem, tak. Na młodych jest trzeci najlepszy lotnik. No tutaj widzę... No, tutaj kolega ma, zobaczmy, dużo dyplomów, które tutaj sobie przygotował. To są tylko, żeby tu nie być gołosłownym, są to te czołowe takie... Tak, czołowe pierwsze miejsca. Natomiast to pierwsze miejsca z lotów często zdobywa tutaj, kiedy zagubimy się w dowody, które kolega... to widzimy, że to są też gołębie, które zdobywają te czołowe konkursy z takich hodowli. Właśnie dużo gołębi widziałem, masz kolegi Marka Trzaski, prawda? Tak. Kogo jeszcze? Od kolegi Leszka Pilesiaka miałeś tam gołębie? Tak, od Karola Grabowskiego. Mam też gołębie od holenderskich hodowców belgijskich.
Roberta Matiasa Klementów z Niemiec też widziałem. Tak, jest Jos Verkamen tak samo, jest Verstrate, Geb Pau tutaj jest rodowód. Braci Pau, tak? Tak. I od Fryderyka Filipa. Od Fryderyka Filipa mam trzy samczyki w rozpłodzie, które też mi w tym roku dały super młode, można powiedzieć. Młodych ile miałeś w tym roku tutaj na lotach? W tym roku na spis dałem 111 młodych. I na... małe straty miałeś z tego co? Bardzo małe. Zostało mi na zimę 100 młodych. Na pierwszym locie wsadziłem 111, odbiłem 91 w konkursie. No to było bardzo dużo, czego się cieszę. Tak po prostu się udało, tak się ułożyło. No. A po wszystkich lotach zostało ci ile mówisz? 100 młodych. 100 młodych. I teraz właśnie tutaj część młodych już raz sprzedawaliśmy na aukcjach. Tak. Wtedy dużo hodowców pytało, bo nie nagraliśmy akurat filmu, bo takie warunki pogodowe, że teraz też nie pozwalają tam na zewnątrz nam wyjść, przecież jest ciemno i nic nie widać praktycznie, dlatego tutaj w domu taką konwersację luźną prowadzimy, ale z tych młodych mamy tym razem też kilkanaście gołębi na sprzedaż. I to są gołębie, powiedz jakie, bo to są, część są gołębie lotowane, ale część gołębie to są, które nie były lotowane, to tak jakby po wdowcach i do lotu, i do rozpłodu przeznaczone, tak? No tutaj jest wystawiony na licytację samczyk 10523, to już jest samczyk z 11 roku. To jest samiec uchowany po wdowcach, po moim samcu 4319. Ten samiec 4319 to jakiś wybitny lotnik? Tak, wybitny lotnik, on miał 11, w ubiegłym roku 11, w 2012 roku 12 konkursów. On po prostu dobrze siadał z ciężkich lotów z 700. Był ciężki lot, on był pierwszy w oddziale. Krótko mówiąc, trzeba się pozbyć troszeczkę gołębi, bo przy takich małych stratach po prostu się... Mam za dużo. Za dużo, a jeszcze tak, przepraszam, że przerwę. Do tych gołębi, które masz tu w gołębnikach, oprócz młodych, to powiedzmy masz ich około 100. Ile trzymasz gołębi w ogóle dorosłych? W ogóle dorosłych wszystkich na dzień dzisiejszy z rozpłodem będę miał 200. Czyli razem wszystkich gołębi jest około 300? No nie, no ponad 200 będzie, ponad 200. Bo rozpłodu w tym roku mam mało. Znaczy się będę wymieniał rozpłód, bo ja to po prostu robię, że co rok, co dwa lata wymieniam sobie rozpłód. Sprzedaję, kupuję na to miejsce inne. W rozpłodzie mam teraz 30 gołębi, 15 par. Czyli to nie jest tak, że te gołębie na przykład, które mamy, też tutaj będziemy do odstąpienia hodowców z jakieś starsze takie belgijskie, holenderskie, przepraszam, czy też starsze polskie, to nie są gołębie takie, że tak powiem, najgorsze, tylko po prostu nie, no tutaj... według tej metodologii, którą mówiłeś, że po prostu wymieniasz regularnie rozpłód. Ja tu wystawiłem teraz na aukcję czerwonego samca, 2 siódemki od Leszka Pielesiaka. Ja mam po nim po prostu uchowane w tym roku 2 samczyki młode. I się dobrze sprawiało? Tak, oczywiście i uważam, że nie ma go co trzymać. Odstąpię go komuś, na to miejsce kupię innego samca. Rozumiem. No. A jeżeli tutaj już lotujesz w tym roku na gołębie dorosłe, tutaj jak lotujesz, jakimi metodami lotujesz? Masz jakąś, przygotowujesz specjalnie na krótki dystans, na daleki, czy masz po prostu jakiś swój sposób? To znaczy daleki dystans, jeżeli nie mogę samiczkę, bo przeważnie u mnie lepiej lecą samice. Jeśli ją nie mogę opanować, mam na myśli to, że się łączy się i tak dalej, puszczam ją na gniazdo, na jajka. Albo od jednego młodego. A tak to wdowieństwo totalne. Od początku zaczynam wdowieństwem totalnym i samce, całym gołębnikiem lecę, i samce, i samice. Samce, samicom nie pokazuję przed lotem, dopiero jak przylatują z lotu, są razem do wieczora i rozłączam je wieczorem. A jak się zapatrujesz, tutaj stosujesz dużo antybiotyków, chemii jakiejś, jak to mówią teraz, czy starasz się do naturalnych, czy po prostu robisz to tak, że jeżeli jest potrzeba, to stosujesz je, a jeżeli nie? Co tydzień w czasie lotów, czy na młode, czy na stare, badam kał. Co tydzień to robię. Robię to w poniedziałek rano. Czy tutaj jakiegoś lekarza zaprzyjaźnionego weterynarii? Nie, no tutaj są takie weterynarze w Ząbkowicach i po prostu mi to pasuje, bo jadę na Śląsk, bo co poniedziałek jeżdżę na Śląsk, zostawiam im, a wyniki mam już po południu na telefon. Co jest. I wtedy im podaję odpowiednie, czy mają robaki, no to wiadomo, że tam im po jednej tabeletce daję do dziuba każdemu gołębiowi, czy tam mają kokcydiozę, no to odpowiedni antybiotyk podaję. Tak profilaktycznie w czasie lotów nie stosuję. Nie stosujesz, tylko dopiero wtedy, kiedy trzeba. Występuje po prostu taka potrzeba na podstawie badań, które zlecasz,
tam a jak się ten lekarz nazywa weterynarii, który tam w Ząbkowicach, że tak powiem, no wiesz, nie powiem ci, bo to tam są te dziewczyny pracownice, nie mam pojęcia. Jest tam jest jeden gabinet w Ząbkowicach. I oni się specjalizują po prostu? Tak. Oni badają. Rozumiem. Czy jeszcze jakieś inne stosujesz, takie jakieś swoje środki specjalne, masz jakąś ulubioną firmę? Stosuję środki, no saszetki z Deverda, no to tak jak wszyscy, to dostępne jest ogólnie. Rozumiem. Na tym lecę, na tym zestawie. A jeżeli chodzi o karmę, to na jakiej karmie bazujesz? No karmę to się daje zawsze dobrą z Versallagi. Młodym to było tam Junior Plus dawałem. I Superstar, to jest lotówka energetyczną. Nawet do tego sobie, że mieszałem wszystko. No, w ten sposób. W ten sposób. Czyli jeżeli chodzi o te produkty, to wiemy, że już stosujesz karmę Versallagi, ten antybiotyki tylko w zależności od potrzeby. Jak trzeba, jak potrzeba. Natomiast loty, tak jak kolega powiedział, to po prostu bierze, ma metodę taką, że tylko na ten daleki dystans, tak jak powiedział, przygotowuje troszeczkę inaczej, tak? Tak, roczniaki załóżmy też czasami lecą z jajek, od sztucznych jajek po prostu. Znoszą jajka, podkładam im i lecą do tej pory, aż zejdą z jajek. Jak zejdą z jajek, wtedy je rozłączam, lecą na wdowieństwo. Rozumiem. Gołębnik tutaj powiedzmy kolega ma takie, nie mamy teraz tutaj, nie dysponujemy zdjęciami, ale bo to jest z drzewa mam suche. Ale to są takie typowo ogrodowe gołębniki, tak? Tak. I to są, ile tych gołębników posiadasz tutaj? Mam, tu jest jeden gołębnik, będzie gdzieś 6 metrów długi, 4 szeroki, podzielony jest na 3 przedziały. Pierwszy przedział to są wdowce, a trzeci przedział to są roczniaki. I następny gołębnik to jest gołębnik tylko dla młodych z wojlerą, a z tyłu tam są dobudowane jeszcze dwa gołębniki rozpłodowe. No, obecnie są rozłączone samce osobno, samice osobno, bo wiadomo, że teraz się nie chowie młodych już. Jest na razie listopad. Teraz jest, jak będzie troszeczkę lepsza pogoda, no może na wiosnę, przyjedziemy kolegę odwiedzić, sfilmujemy te gołębniki, pokażemy jak kolega tam gołębie te wyglądają. Natomiast dzisiaj jeszcze zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę do nas i zobaczenia, jakie gołębie kolega ma tutaj właśnie z uwagi na to, że dużo tych młodych ma. Te młode gołębie, które po prostu ma do odstąpienia innym hodowcom na sprzedaż. Także na razie koledze Adamowi dziękujemy. I chyba, że kolega coś jeszcze ma do dodania. Nie, tak, no dziękuję. Życzę udanych lotów 2013 wszystkim. Bo to już teraz się zaczyna. Tak każdy mówi, że w momencie, kiedy się kończy sezon lotowy jeden, zaczyna się od razu drugi. Ty tego błędu nie popełniasz, że wtedy przestajesz już o gołębie dbać? Czy tylko teraz nie, też dostają w okresie pierzenia i tego najlepszą dbam karmę? Cały rok o gołębie. Teraz daję pierzeniówkę. Tutaj jeszcze powiedzmy, że kolega sam się zajmuje tylko gołębiami, tak? Także sam, tak. Ciężko sam pogodzić troszeczkę pracę z lotami, tak? Dokładnie. No, a rodzina się chyba zapatruje pozytywnie dość na... Tak, nie ma problemu. Wszyscy lubią gołębie to u mnie w rodzinie. Także koledze na razie dziękujemy i zachęcamy jeszcze raz wszystkich do wejścia na nasze aukcje, zobaczenia, jakie gołębie kolega ma tutaj do odstąpienia, a są to młode, wywodzące się, tak kolega wspomniał, z czołowych polskich hodowli też między innymi od kolegi Trzaski, od kolegi Pielesiaka, od Karola Grabowskiego. To są nazwiska, które w Polsce na dzień dzisiejszy są znane w świecie gołębiarskim wszystkim praktycznie hodowcom. Także dziękuję i do zobaczenia. Również dziękuję. Do zobaczenia.